odkryłam tutaj na Ursynowie, jestem mieszkanką zresztą tutaj tego terenu, że jest taki chór. No i po przesłuchaniu zostałam przyjęta. No i tak to trwa już 5 lat. I prawdę mówiąc, to jest dla mnie jakaś odskocznia od tych trudów, różnych kłopotów domowych i te 2 razy w tygodniu, które przechodzę, to naprawdę wszystko inne się nie liczy, zostają wszystkie w domu problemy i przychodzimy tutaj na chór śpiewając godzinę, to mamy próby, to tak nie jest łatwo. Mamy takiego rozśpiewania, potem mam śpiewanie, a w ogóle to jeszcze bardzo miła jest atmosfera, my przecież wyjeżdżamy na te warsztaty, to jest praca. Dla nas to jest praca, ale to wydawałoby się, że to jest bardzo ciężko, bo od rana praktycznie do popołudnia, a wieczorem jeszcze w ramach przyjemności też śpiewamy, ale nie odczuwa się tego. To po prostu się nie czuje. To jest naprawdę wielka przyjemność. Ja lubię, jak już sama przestanę śpiewać, bo nie będę mogła, bo głos się zmienia, no to lubię słuchać. I zawsze marzyłam o tym, żeby tak gdzieś, gdzie tylko jest muzyka, to ja zawsze tam jestem pierwsza, żeby słuchać. Bierzemy udział w różnych konkursach, stąd nasze takie wywindowanie. Ale to wszystko muszę podkreślić dzięki naszej pani dyrygent i panu Tomaszowi Kozłowskiemu. Tak, no uczą nas i profesjonalnie. No trudno, my już jesteśmy starsze osoby i nie będziemy miały już takich głosów, jak trzeba, ale coś tam się podoba ludziom, to co śpiewamy. No i nam też to sprawia ogromną przyjemność, to podkreślam.